Będzie się. Niestety czas minął. I gramy teraz dalej. Jest to ile? No nie, 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 tylko nie to. Tylko nie to. Nie. No. 3 miliony. I proszę. Półgłoska. H. Jak Halina. Jak Halina. Jest H. Zgaduje pan hasło? Zgaduje hasło. No słuchamy, jak jest hasło? Historia lubi się powtarzać. Tak jest. Brawo. Historia lubi się powtarzać, proszę pana. No i będzie pan miał prawo zrobić zakupy na z naszej wystawy. Proszę się chwilę zastanowić, co pan będzie chciał. Nie od razu mówić, dobrze? I za chwilę ma to nam powie. Panie Robercie, co pan wybrał? W sklepie zakupiłem dres dla żony oraz zegar stojący. Wybrał pan dres ufundowany przez firmę Langwaldi oraz zegar. Nagrodę o łącznej wartości 1 133 000 zł. Proszę państwa, na kole w czwartej rundzie pojawia się 25 milionów. Właśnie pan Robert uruchomił koło i gramy dalej. Pół miliona. Nowe hasło to rzeczownik. Proszę, półgłoska. P jak Polska. Nie ma. Bankrut się zbliża, panie Robercie. Nieuchronnie. Oj, zbliża się bankrut. Wycieczka już przeszła, a co jest? No, 3 miliony. 3 miliony, proszę bardzo. Proszę, jaka półgłoska? K jak Krystyna. Nie ma K. Panie Andrzeju, proszę. Panie Andrzeju, bankrut się zbliża. Trzy miliony, półgłoska. Wybieram literę S jak Sylwia. S jak Sylwia. Mamy jedno S, czyli 3 miliony dalej na pańskim koncie. Może pan teraz strzelać samogłoskę? Nie, wybieram jeszcze spółgłosk. Nie można spółgłoski, tak? Niestety. Samogłoska, hasło albo koło. Samogłoska I. I. Jak Irena. Jest I. No. Następna samogłoska, hasło albo koło, panie Andrzeju, na test 10 sekund od tego momentu. Samogłoska A. Jest A. Samogłoska O. Jest O. Proszę państwa, napięcie rośnie, bo coraz więcej liter się pojawia. Czy odgaduje pan hasło, kręci pan kołem, czy następną samogłoskę pan strzela, panie Andrzeju? Samogłoskę strzelam. Bardzo proszę. Niestety nie, za późno, 10 sekund minęło. No wycieczki już nie będzie. Bankruta nie będzie. Są 4 miliony. Spółgłoskę proszę, panie Robercie. N jak Norwegia. Nie ma N. Proszę, pan Robert Komenda. Cztery i pół miliona. Proszę, spółgłoska. M jak Monika. Nie ma M. Ale może się uda, bo się zbliża teraz. Zbliża się, zbliża. Nie, chyba nie, nie, chyba nie. Czy będzie 3,5 miliona? Jest 3,5 miliona. Z jak Zenon. Jest Z. Teraz samogłoska albo hasło, albo koło, panie Andrzeju, pan zostało. Samogłoska Y. Nie ma. Cztery i pół miliona.
Niż półgłoska. Proszę. K. Nie ma K. Hiszpania blisko, tak, tak. Nie. 2,5 miliona. I proszę, współgłos. Współgłoska D jak Danuta. Jest D, brawo. Jest D. Przegrywa pan hasło, czy strzela pan samogłoskę? Czy kręci pan kołem? Proszę, bo to jest tylko zakręcę dziś... kołem. Bardzo proszę. Przypomnę państwu, kategoria rzeczownik. 1 000 000 złotych i proszę, współgłoska. Te, jak Tadeusz. Jest te. Samogłoska, panie Robercie. Hasło albo koło. No, czy będzie 3 miliony? Jest. 3 miliony 250 tysięcy. I proszę bardzo. Współgłoska. R jak Robert. R jak Robert. Jest R. Proszę. Hasło. Hasło, tak? Hasło. Jak jest hasło? Drzewo iglaste. Tak, jest. Brawo. Teraz przed panem szansa zakupienia nagrody z naszej wystawy nagród. Poproszę o obrączkę. Obrączkę. Obrączki za 3,5 miliona złotych od firmy Mariaż. I proszę państwa, przychodzimy do jeszcze bardziej emocjonującej części. Mianowicie teraz, panowie, będzie eliminacja do finału. Każdy z panów będzie miał 5 sekund na podanie współgłoski. Od momentu podania współgłoski 5 sekund na podanie hasła. Jeżeli to się nie uda, to następny zawodnik będzie znowu podawał współgłoskę i próbował odgadnąć hasło. I tak aż do skutku, czyli ten z panów, który odgadnie hasło, wygra. Kategoria naszego hasła to jest rzeczownik, a ja zakręcę kołem, żebyśmy wiedzieli, ile złotych będzie za każdą odgadniętą literę. Za każdą odgadniętą literę będzie... Wow! 25 milionów! Rozpoczyna pan Robert. Egzamin. Z. Sto milionów w tym momencie na pana rządzie się pojawia i od tego momentu, proszę bardzo, od tego momentu 5 sekund na podanie hasła. Nie, jeszcze za wcześnie. Za wcześnie, proszę panie Andrzeju. S, jak Sylwia. Jest, jedno S, czyli 25 milionów więcej. I jakie jest hasło? Czas start. Za szczęśliwcem. Pan Robert. P. P jak Paweł, tak? P jak Paweł. Jest jedno P, czyli znowu 25 milionów. I czas start, jakie hasło? Nie wiem. Panie Robercie. K. K jak? Krystyna. Jak Krystyna. Jest jedno K, czyli następne 25 milionów dla pana. I czas start, jakie hasło? Nie jeszcze. Panie Andrzeju, współgłoska. I te. Jak Tadeusz. Nie ma te. Proszę. W. Wanda. Jak Wanda. Nie ma W. Panie Robercie. M. Jak Marta. M. Jak Marta. Jest jedno M. Następne 25 minut na koncie. Czas start. Jakie hasło? Panie Andrzeju, 5 sekund od tego momentu na podanie N, N, jak Natalia. N jak Natalia. Jest. Jedno N, czyli następne 25 milionów. Jakie hasło, czas start? Pan Robert? B. B jak Barbara, tak? Nie ma. Panie Robercie, proszę. C jak Cecylia. C jak Cecylia.
Dwa razy, trzy razy. 75 milionów więcej. I jakie hasło? Jeszcze jedno, Magda. Jeszcze jedno. Trzeba odsłonić. Odsłoń panom, tak. I tam jeszcze jedno, tak. Dziękuję ci bardzo. I jakie hasło od tego momentu? Panie Andrzeju, spółgłoska. Czas start. Panie Robercie, spółgłoska. Czas start. R. R jak Robert. 25 milionów kolejny dla pana. Pan Robert. Proszę. J jak Jolanta. J jak Jolanta. Jedno, drugie. Trzeciego nie ma, ale następny 50 milionów dla pana. No, no. Jakie hasło? Jajecznica ze szczypiorkiem. Tak. No brawo, brawo, doskonale. Proszę państwa, i w ten sposób pan Robert Komenda znalazł się w finale, a w finale, Tadeusz, co jest nagrodą w finale? Główną nagrodą jest samochód Polones, ufundowany przez poznańską firmę Elektronis o wartości 94 milionów 332 tysięcy złotych. A więc jest o co walczyć. Mamy nadzieję, że ta nagroda uprzyjemni życie panu i pańskiej rodzinie oraz pomoże lepiej zaplanować przyszłoroczne wakacje. Fundator nagrody trzyma za pana kciuki i oczywiście życzy wygranej. Tak, tak, mili państwo. Ten właśnie samochód jest główną wygraną w dzisiejszym teleturnieju. Na szali 94 332 000 zł. Do odgadnięcia tylko jedno hasło. Przy odrobinie szczęścia jeszcze dziś wyjedzie pan swoim polonezem ze studia Koła Fortuny. Życzymy powodzenia! Jest. No więc dziękuję, Tadeusz. Rzeczywiście o ten samochód będziemy walczyli. Czy ma pan samochód? Nie. Ma pan dużą szansę, by go mieć za chwilę. Dokładnie, no może za minutę. Wyjaśnię zasady. Proszę państwa, otóż tu mamy takie koperty. W każdej z tych kopert znajduje się 5 spółgłosek, jedna samogłoska. Pan za chwilę wybierze jedną z tych kopert. Ja podyktuję, jakie tam są litery. Następnie odsłonimy te litery, jeżeli one tam są, bo nie we wszystkich kopertach te litery są naprawdę. Później pan będzie mógł 3 spółgłoski sam wybrać i jedną samogłoskę. Od momentu odsłonięcia ostatniej litery ma pan 10 sekund na odgadnięcie hasła. I to jest wszystko. Dobrze. Którą mam wziąć kopertę? Pod litery R. Pod R, jak Robert, rozumiem, tak. No dobrze, dobrze, zobaczymy, co jest w tej kopercie. Uwaga. D jak Danuta, G jak Gustaw, H jak Henryk, W jak Wojciech, Z jak Zenon i E jak Ewa. No brawo, dwie litery pan trafił, proszę odsłonić. Jedną E i drugą E. Teraz panu powiem, że kategoria tego hasła to jest osoba i proszę 3 spółgłoski, 1 samogłoskę. K. Jak Krystyna. Dalej. P jak Piotr. E jak Piotr. Jeszcze jedna. Szybciutko, szybciutko. T jak Tadeusz. Tak. I? I jak Irena. I jak Irena. Niesamowite. Tyle liter pan trafił. Uwaga, od momentu, kiedy ja powiem czas starta, to będzie moment, kiedy zostanie usunięta ostatnia litera. Ma pan 10 sekund na odgadnięcie hasła. To jest osoba, tak? Hasło osoba. Proszę jeszcze jedną odsłonić, ostatnią. Magda, uwaga, czas start. 10 sekund. Plenipotent. Plenipotent. Tak jest, brawo! Jeszcze raz panu gratuluję serdecznie, bo to było wspaniałe. Miał pan nosa z tymi literami P. Ale to jeszcze nie jest wszystko, proszę państwa. To jeszcze nie jest wszystko. Dziękuję bardzo wam za oklaski. Ja wiem, że się cieszycie. Dziękuję bardzo, bo jeszcze mam coś do powiedzenia. Otóż to jeszcze nie jest wszystko. Ten samochód ma w środku jeszcze niespodziankę. Zapraszam pana tam dalej, proszę zajrzeć do bagażnika. Ja otworzę ten bagażnik. A
Tadeusz państwu powie, co jest niespodzianką. A oto niespodzianka. Dodatkowa nagroda ufundowana przez firmę Elektromis. Wszystkie artykuły spożywcze, artykuły chemii gospodarczej pochodzą z hurtowni Elektromisu, które znajdują się na terenie całego kraju. Panie redaktorze, proszę bardzo. Proszę uprzejmie do samochodu. Państwo samochód również. Proszę Państwa, no i na tym kończymy dzisiejszy pierwszy odcinek Koła Fortuny. Mamy nadzieję, że w następnych również będziemy mieli równie wspaniałe nagrody, a może jeszcze lepsze. Zobaczymy. I to jest wszystko w dzisiejszym. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, Magda. Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. Może tak się ostatnio.